Warzywno-owocowa mini wystawa. W szkole zakończył się kolejny dzień obfitujący w nową wiedzę oraz liczne przygody. Chrumasie, przyjdziesz do mnie po lekcjach pograć na komputerze? U Holu nie słyszałeś, co mówiła pani Sowa? Mogłem akurat przysnąć. Jutro organizujemy uroczyste drugie śniadanie, w którym wezmą udział rodzice i nauczyciele. U Holu, przecież na tablicy zapisaliśmy hasło tego wydarzenia. Oui, szkolna przerwa śniadaniowa, mleczna z warzyw owocowa. A to nie hasło programu dla szkół? Zgadza się, będzie zdrowo i smacznie. Musimy przynieść potrawę przygotowaną przez siebie i rodziców. A nie mogę po prostu wziąć moich draży czekoladowych? Ta potrawa musi być przygotowana z warzyw, owoców, mleka i produktów mlecznych. To wcale nie brzmi fajnie. Uholu, jak tak będziesz narzekać, to nie poczęstuję cię jutro pyszną warzywną sową. Co to jest warzywna sowa? Wejdź na stronę programu dla szkół i sprawdź sam. Ale zanim ją zrobimy, musimy przygotować salę lekcyjną. Kupiłyśmy razem z Me girlandy, balony i rozety. Chłopaki, przydajcie się do czegoś i pomóżcie nam to rozwiesić. Ej, to wygląda całkiem fajnie. Dawaj, Uholu, do roboty. Długo ozdabialiśmy salę, a efekty naszej pracy były zachwycające. Rozpierała nas duma i nie mogliśmy się doczekać, aż rodzice zobaczą, jak wspaniale przygotowaliśmy się do tego wyjątkowego wydarzenia. Pozostało już tylko wrócić do domu i przygotować potrawy. Mamo, a może przygotujemy ciasteczka owsiane? Kiedyś przyniosłem je do szkoły i wszystkim ogromnie smakowały. Możemy je zrobić, ale pamiętaj, że oprócz słodkości powinniśmy przygotować także coś warzywnego. To może paluszki z kalarepy? Doskonały pomysł, Chrumasie. Pamiętaj również o nabiale. Mamy pyszny, gęsty sos jogurtowy. Co do niego pokroimy? Paprykę i marchewkę. O, uwielbiam marchewkę z dipem. Wziąłem przepis ze strony programu dla szkół. Bardzo mnie cieszy twój entuzjazm. Pamiętaj, żeby położyć się wcześniej, aby jutro być wyspanym. Nie wiem, czy dzisiaj zasnę. Nie mogę doczekać się jutra. Ale nie spodziewaliśmy się, co zastaniemy następnego dnia w szkole. Mon Dieu! Co tu się stało? Chyba przeszło tędy tornado. Wszystkie nasze ozdoby zniszczone. Zostawiliśmy otwarte okna w sali. Nie pomyśleliśmy, że w nocy może być burza. Musimy odwołać śniadanie. Rodzice nie mogą tego zobaczyć. Ui, nie wygląda to najlepiej. A ja przygotowałem takie pyszne potrawy. Nie możemy się poddać. Słuchajcie, dzięki programowi dla szkół znamy wiele atrakcyjnych ciekawostek na temat warzyw i owoców, prawda? No. Chrumasie, czemu rzodkiewka jest ostra? Dzięki olejkowi gorczycznemu zawierającemu siarkę. Miau, a co robi olejek gorczyczny? Poprawia apetyt i pracę układu trawiennego? Widzicie? Zamiast ozdób możemy przygotować mini wystawę o warzywach i owocach. O, świetny pomysł. A ja mogę przygotować tablicę o mleku i produktach mlecznych. Pani Sowa opowiadała super ciekawostki na ten temat. Oui,
Na przykład pamiętacie, że krowy, którym nadaje się imiona, dają więcej mleka niż krowy bezimienne? No tego akurat nie pamiętam. To brzmi super! Bierzmy się do roboty! A co ja mam robić? Uchalu, weź ten kolorowy papier i nożyczki i zacznij wycinać planszę. Chrumasie, weź kredki i farby i zacznij rysować ciekawostkę o tym, co najlepiej jeść podczas infekcji. Paprykę. Nawet mi się podoba. Do roboty. Nie daliśmy się zniechęcić okropnej burzy, która pokrzyżowała nasze plany. Autorska mini-wystawa wypadła znakomicie. Bardzo spodobała się uczniom, nauczycielom i rodzicom, dlatego zdecydowano o zaprezentowaniu jej na szkolnym korytarzu. Wisi tam do dzisiaj, a nasza paczka jest z tego powodu bardzo dumna. Działanie promocyjne unijnego programu dla szkół realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Program finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.